Dziś jest dzień szczególny w życiu Uniwersytetu. Wybraliśmy nowego rektora. Ja uznaję ten wybór. To już jest rektor elekt. Kampania wyborcza była szczególna, bo odbywała się w szczególnych warunkach. Stąd też nie była to kampania w pełnym tego słowa znaczeniu, ale był to swoisty konkurs na zaproponowanie wizji rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uważam, że to była kampania też szczególna z tej przyczyny, że nie wykroczyła poza pewne ramy. Chciałbym wyraźnie to podkreślić, że profesor Jerzy Przyborowski to może nie kontrkandydat, nie oponent, nie przeciwnik, bo nie przekroczyliśmy pewnych ram. Staraliśmy się tą kampanię poprowadzić w ten sposób, koncentrując się na sprawach, nie na ludziach, aby była ona wzorcowa i jest wzorcowa dla wszystkich innych uczelni. I za to mu bardzo, bardzo dziękuję. 15 głosów. Dużo, mało? Jest to liczba dla mnie bardzo satysfakcjonująca. Wielkim wyróżnieniem było dla mnie wskazanie mojej kandydatury przez Radę Uczelni. Bardzo dużo zrozumiałem, bardzo dużo nauczyłem się podczas kampanii wyborczej i także wielkim zaszczytem było dla mnie był dzień dzisiejszy, dzień głosowania, w którym ta moja kandydatura uzyskała takie, a nie inne poparcie. Jest dla mnie ta liczba bardzo satysfakcjonująca, zwłaszcza, że jestem dziekanem Wydziału Prawa od stosunkowo niedawna, może nie zbyt rozpoznawalnym w skali uniwersytetu, w skali Olsztyna i dlatego też uważam, że ta liczba jest bardzo dobra. To była kampania moim zdaniem wzorcowa, dlatego że koncentrowaliśmy się na sprawach, nie na ludziach, staraliśmy się zidentyfikować najważniejsze sprawy dla rozwoju uniwersytetu w przyszłości.